Dzisiaj, 10 lipca, w starostwie powiatowym w Cieszynie starosta cieszyński Mieczysław Szczurek spotkał się z przedstawicielami ruchu społecznego Ratujmy Drzewa na Śląsku Cieszyńskim. To kolejne spotkanie w sprawie wycinki drzew wzdłuż linii kolejowej. Cieszyńska radna Irena Fluder-Kudzia poinformowała o ogólnopolskiej petycji do Ministerstwa Infrastruktury. Zauważyliśmy, że prawo w Polsce, którym było martwo od 2008 roku, nagle zaczęło być bardzo żywe i bardzo wykorzystywane przez PKP w naszym, jeżeli chodzi o miasto Cieszyn, PLK Sosnowiec. Są to odgórne decyzje, na które bezpośrednie decyzje idą z Warszawy. Takie otrzymaliśmy informacje na spotkaniu z panem dyrektorem i chodzi o to, żebyśmy się skupili teraz na działaniu ogólnopolskim, bo nasza petycja tu ze strony mieszkańców to jest to, że złożyliśmy odstąpienie od wycinki drzew i na to czekamy. Państwo byliście świadkiem tego spotkania, że czekamy na odpowiedź. Prawdopodobnie odpowiedź będzie na nie, my się z tym liczymy, stąd też nasze działania skupiają się teraz na ogólnopolskiej akcji. Połączyliśmy się razem z Bielszczaniem dla Drzew, nawiązaliśmy z nimi kontakt i wspólnie tą petycję utworzyliśmy. Próbujemy dotrzeć do jak największej ilości ludzi i uświadomić troszeczkę ludzi, że to, co się dzieje, to się dzieje w całej Polsce, że to nie dotyczy tylko naszych miast, naszych gmin, ale to się dzieje w całej Polsce. Ja otrzymuję od osób prywatnych informacje, że jak nam się udało coś takiego stworzyć, zrealizować, że zaczynają ludzie o nas mówić. To nie o to chodzi, żeby o nas mówiono. Chodzi o to, żeby mówiono o drzewach, które są bezsensownie wycinane. W naszej petycji, którą teraz Państwu też udostępniliśmy, wiemy, że są prowadzone prace w rządzie, w Ministerstwie Infrastruktury, żeby zmniejszyć pas z 15 metrów na 6 metrów. Ten pas, w paśmie którego mogą wycinać drzewa, PKP ma prawo wycinać te drzewa. Naprawdę, jeżeli 15 metrów stojące drzewo na 15 metrach zagraża, to te, które stoi na 17, tak naprawdę też może zagrozić. Więc jaki jest sens tego prawa? Przedstawicielki ruchu liczą na to, że uda się w ten sposób zapobiec dalszej wycince drzew. W poniedziałek, 8 lipca, informowaliśmy o wycince obok dworca i ulicy Czarny Chodnik. Te drzewa, które były wycięte w poniedziałek, to były drzewa ujęte w pierwszej decyzji, którą podpisał pan starosta. Czyli one były ujęte w tej decyzji i od tej decyzji już nie można było się w żaden sposób odbiec. Pan dyrektor na naszym spotkaniu powiedział nam, że jest jeszcze 30 drzew i one będą wycięte, bo one już są w tej decyzji. Teraz chodzi nam o to, żeby uratować jeszcze Kasztanowce na Dojazdowej i reszta drzew na Czarnym Chodniku, pięknych drzew, które dają cień przedszkolu. No i po prostu tam jest też park i straci to na wartości bardzo mocno i chodzi nam o to, żebyśmy mogli po prostu tą petycję kierując, jeżeli się nie uda nam zatrzymać tego, co się już dzieje na całą tą skalę, to przynajmniej, żeby próbować uratować jeszcze te drzewa, które są do uratowania. Nie ma jeszcze na razie wniosku o te drzewa, więc jak gdyby monitorujemy i tu stąd nasza prośba do pana starosty, żeby był z nami w stałym kontakcie, żeby informował nas na bieżąco, czy przyszła odpowiedź, czy jest wniosek, ile mamy czasu, bo ten czas pozwala nam na to, żeby uruchomić inne działania. No i tym działaniem jest teraz petycja ogólnopolska i to staramy się robić. Starosta podkreśla, iż są to decyzje ściśle określone przepisami. Cokolwiek byśmy nie robili, to te drzewa zostaną wycięte, chyba że jak to zostało zaznaczone, uda nam się namówić, nie wiem, rząd, Sejm do zmiany prawa. Jako starosta niestety pod groźbą kary i to łącznie z więzieniem muszę te decyzje obligatoryjne podpisywać. Natomiast sam staram się dbać o drzewa. Niedawno nawet w swoim ogrodzie zleciłem przycinanie, a nie wycinkę, tak żeby ta zieleń u mnie została. Co nie zmienia faktu, o czym mówię ciągle z bólem, że jako starosta te decyzje muszę wydawać. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego X.pl Marta Szymik-Telesz.